Kinga, często bywam tutaj na widowni Tańca z Gwiazdami, ale jeszcze nigdy nie było mi tak przykro, tak autentycznie smutno podczas finału. Te twoje łzy na końcu były poruszające. Wiesz co, tyle ludzi teraz do mnie mówi, pisze, Kinga, jak nam przykro, byłaś najlepsza i te właśnie słowa chyba, zdałam sobie sprawę, że te wszystkie słowa wsparcia jest dla mnie ważniejsze niż wygrana w tym programie. Dlatego bardzo się cieszę i dziękuję za możliwość każdemu, kto się do tego przyczynił, że mogłam tutaj wystąpić. Niesamowita przygoda. Trochę łez poleciało, nie ukrywam, nie wiem kiedy ja tak dawno płakałam, ale to po prostu były takie pierwsze momenty, teraz już się trochę uspokajam i stwierdzam, że no coś zawsze jest po coś, więc być może teraz czeka mnie coś nowego. Ale jak myślisz, co poszło nie tak, no bo ty byłaś faworytką tego programu? Nie wiem, czy faworytką, ale nie chcę też zwalać innych rzeczy, bo no nie chcę po prostu. Ale dzisiaj od rana czułam się bardzo źle, jestem na wielu lekach po przeziębieniu, w trakcie przeziębienia, ale nie chcę totalnie na to zwalać, bo w ogóle nie ma to żadnego związku. Nie było tego widać na parkiecie, poszło ci świetnie. Bardzo dziękuję. I co teraz, Kinga? Będzie dłuższa przygoda z telewizją? Wiesz co, mam czy to nadzieję, był tylko epizod? Mam nadzieję, że będę dalej kontynuowała swoją przygodę w telewizji. Nie ukrywam, że gdzieś to było moje marzenie. Czuję super flow przed kamerą i też dużo dostaję tutaj słów bardzo miłych, że nadaję się do tego, więc nie wiem, co konkretnie miałabym robić, ale wiem, że jakiś plan tam dla mnie jest od góry. Więc czekam tylko na to, co się zadzieje. Tak, ja zawsze mówię, niech się dzieje wola nieba. Ja się z tym kompletnie zgadzam. Tak miało być i tak jest. Wymiatałaś na parkiecie, możesz być z siebie tylko i wyłącznie dumna. I życzę ci kolejnych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim.